Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części tutorialu, w której pokażemy sobie, jak przeprowadzić statyczną próbę ściskania materiałów kruchych. W pierwszej części przygotowaliśmy się do tej próby. Przypominamy sobie, że mamy dwie próbki. Pierwszą z nich za chwileczkę doprowadzimy do zniszczenia. Próbka pierwsza, ustawiam ją na środku dolnej płyty maszyny wytrzymałościowej. Wszystkie niepewności mam zczytane, próbkę mam pomierzoną, zarówno jej średnicę, jak i wysokość. Na początku zobaczcie Państwo, że mam bardzo dużą przestrzeń pomiędzy płytą górną a moją próbką. Zniweluję ją, nie uruchamiam jeszcze maszyny wytrzymałościowej. Dwa przyciski z lewej strony służą właśnie do tego, aby podnosić i obniżać płytę. Obniżamy ją dosyć mocno, tak aby pomiędzy płytą górną a próbką powstała nam jedynie włosowa przestrzeń, a więc najlepiej pod koniec robić to już tylko skokowo, aby przez przypadek nie zniszczyć tej próbki. Dobrze, w tym momencie jeszcze się tutaj upewnię. Jeszcze troszeczkę. Dobrze, uruchamiamy maszynę górnym przyciskiem. I teraz zobaczcie Państwo, mamy tutaj dwie wskazówki. Pokrętło dolne, w momencie kiedy zaczniemy obracać, no po chwili. Pilnujemy także, aby pokrętło było wciśnięte i wtedy zaczynamy obracać. Dwie wskazówki, czynna i bierna, także czynna wskazówka będzie pchała wskazówkę bierną. Ja jeszcze tutaj chwilę wywołuję ciśnienie, aby... O, i już teraz widzimy, że moje delikatne pokręcanie powoduje już ruch wskazówek. I jest to próba statyczna, więc powinniśmy pilnować, żeby przyrost siły był równomierny w miarę z tą samą szybkością w momencie zniszczenia wskazówka bierna zostanie nam na wskazaniu maksymalnej siły, z kolei czynna wróci do zera. Więc spokojnie będziemy mogli sczytać sobie wynik. Powolutku siła nam narasta. Zobaczmy, że ten mój ruch jest bardzo niewielki. W momencie zniszczenia wyłączę maszynę wytrzymałościową dolnym przyciskiem po prawej stronie. Ja usłyszałam pierwszy trzask, ale siła jeszcze wzrasta, więc najprawdopodobniej było to jakieś odwarstwienie powierzchniowe. Mamy już 32 kilonewtony. I zobaczmy, że już prawie, że... O, jest! Nasza próbka uległa zniszczeniu. Za chwileczkę wyjmiemy sobie ją z maszyny i zobaczymy, jaki jest charakter tego zniszczenia. Ale w pierwszym kroku pamiętajmy o odczytaniu siły. No i zobaczmy, że rzeczywiście wskazówka bierna została nam tutaj. Też dobrze mam nadzieję, że widać w tym momencie, że odczyt, który wykonamy, powinniśmy przemnożyć razy 10 i uzyskamy wynik w kilo newtonach.
Ja teraz podejdę na chwileczkę na wprost, żeby mój odczyt był prostopadły. I tak, tutaj mam w tym okienku, który wskazuję teraz palcem, 3,6, czyli razy 10 to jest 36 kN. Najmniejsza podziałka to jest 200 N, jak pamiętamy. I tutaj takich podziałek mam 4, czyli finalnie mój wynik to jest 36 200 N. I zapisuję sobie do tabeli siłę niszczącą pierwszą próbkę, przepraszam, przejęzyczenie było 36 800. 36 800 N i będę chciała z tej wartości policzyć sobie 70%, czyli przemnażam wartość tej siły razy 0,7, 36 800 razy 0,7, to jest dokładnie 25 760, czyli to jest mój bezpieczny pułap obciążania wyrażony w newtonach i tę wartość dzielę przez 15. Dlaczego przez 15? Chcę uzyskać teraz krok obciążeniowy. Chcemy zdjąć około 15 pomiarów siły i skróceń ze wszystkich trzech czujników. Zobaczymy, na ile wytrzymała będzie druga próbka. Powinny być one mniej więcej z tego samego betonu. Powinny być sezonowane, przygotowywane w ten sam sposób. Wynik, który otrzymaliśmy, to jest 1717,33. 1717 N. A więc dla bezpieczeństwa zaokrąglimy sobie ten wynik w dół do 1 kN. Zobaczmy, że tutaj też na tej podziałce wygodnie jest nam sczytywać co 1 bądź co 2 kN, co 1,5 ze względu na to, że mamy podziałkę 200, byłoby raczej bardzo nieprecyzyjnie. W związku z tym nie jestem pewna, ile pomiarów dla drugiej próbki będę mogła zdjąć, zaokrąglając w dół do 1 kN, jeżeli się okaże, że próbka rzeczywiście wytrzymuje około tyle, co pierwsza, zdejmiemy po prostu więcej niż 15 pomiarów. Dobrze, zdejmijmy sobie teraz z maszyny naszą zniszczoną próbkę i obejrzyjmy, w jaki sposób uległa ona zniszczeniu. Najpierw jednak, zanim to zrobię, zdejmę to ciśnienie hydrauliczne, które tutaj mi się wykształciło, czyli teraz pokręcam w drugą stronę, zobaczcie Państwo, odkręcam i powinna nam się za chwileczkę zapalić tutaj zielona lampka. Usłyszeliśmy też, nie wiem na ile to było słyszalne u Państwa, jest zielona lampka i również wskazówka wróciła mi w zasadzie do położenia początkowego, żeby się przygotować już do kolejnego odczytu i nałożyć wskazówkę czynną na bierną. Wciskam sobie tutaj to pokrętło i wtedy ta rączka prowadzi mi wskazówkę bierną, która ustawi mi się na równi z czynną. Troszeczkę, a nawet nie trzeba, podjeżdżać do góry. Postaram się objąć tą próbkę. Ona nam stosunkowo dużo wytrzymała, tak kolokwialnie mówiąc, więc myślę, że to zniszczenie będzie tutaj dosyć ładnie widoczne. Zobaczcie Państwo, na ile tutaj odłamków. Ja spróbuję ją na początku złożyć chociaż trochę w kształt, który miała, zanim się nam rozpadła. Z tej strony chciałam Państwu pokazać bardzo ładne przełamanie, w zasadzie przełamanie, które jest pionowe, czyli dokładnie w linii działającej siły. Jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju zniszczeniem, to tak naprawdę próbka uległa zniszczeniu nie na skutek ściskania. To ściskanie jest dla nas nazwą próby, a jeżeli byśmy popatrzyli głębiej
ze względu na cząsteczki i ich oddziaływanie na siebie, trudno by było zniszczyć materiał przez tak duże zbliżenie do siebie cząsteczek. Bardziej moglibyśmy je rozerwać, rozciągnąć albo ewentualnie przemieścić względem siebie, ścinając. Więc dwa takie charaktery zniszczenia przy ściskaniu tutaj wyróżniamy. Zniszczenie na skutek działania sił rozciągających, a także na skutek działania sił ścinających. Ale jeżeli zerkniemy sobie głębiej, to zobaczymy, szczególnie tutaj w tej górnej części stworzył mi się taki piękny kształt i również ta dolna część częściowo, tak powiedzmy we fragmencie, tworzy stożek. I jeżeli byśmy, o tutaj pięknie to widać, jak przechodzi nam linia po tym stożku, mogłabym spróbować właśnie odłamać tę część, pięknie to wyszło. Kiedy mamy do czynienia z tego typu zniszczeniem? W momencie, kiedy działają zarówno siły obciążające naszą próbkę, jak i również no właśnie siły tarcia na kontakcie pomiędzy próbką a płytą górną i próbką i płytą dolną, to mamy tutaj do czynienia z siłą wypadkową, która układa się pod jakimś kątem. I ten kąt właśnie obserwujemy w tych stożkach ścinania. Z kolei, jeżeli byśmy zniwelowali to tarcie pomiędzy płytami a próbką, możemy to zrobić przez zastosowanie odpowiednich przekładek na przykład, to wtedy właśnie dochodziłoby do ściskania i do niszczenia na skutek rozciągania, co obserwowalibyśmy tutaj jako przełam równoległy do kierunku siły obciążającej. Jak widzimy, u nas od zewnątrz nastąpił ten przełam na skutek rozciągania, ale nie mieliśmy absolutnie zniwelowanego tarcia. Płyty są w miarę gładkie, ale jednak to tarcie zawsze jakieś występuje. W związku z tym taki piękny stożek nam tutaj powstał. Przejdziemy teraz do badania drugiej próbki z założonymi czujnikami. Przerwa techniczna na posprzątanie stanowiska pracy. Jesteśmy po naszej przerwie technicznej, po zniszczeniu pierwszej próbki. Mamy stanowisko czyściutkie, przygotowane do badania drugiej próbki w aparacie z czujnikami zegarowymi do pomiaru skrócenia. Kładę próbkę na podstawce i przygotowane już czujniki instalujemy sobie na dolnej płycie maszyny wytrzymałościowej. Podstawka jest trójkątna, na dolnej płycie mamy okrąg, w związku z tym jesteśmy w stanie pięknie wycentrować, wpisać sobie ten trójkąt w ten okrąg. Będziemy szczytywać trzy czujniki zegarowe, więc dobrze jest sobie zapamiętać, na przykład, że ten będzie pierwszy, drugi, trzeci. Jest bardzo wygodnie, jeżeli przeprowadzamy tę próbę przynajmniej w dwie osoby. Jedna osoba steruje maszyną wytrzymałościową, a druga szczytuje czujniki zegarowe, wskazania ich i notuje w tabeli. Mam już przygotowaną tabelę z naszym krokiem obciążeniowym wpisanym co 1 kN, czyli co 1000 N. Po tym, jak dojedziemy płytą górną maszyny wytrzymałościowej, wyzerujemy czujniki. Na początku musimy zniwelować tą przestrzeń, podobnie jak przy pierwszej próbce, więc przed uruchomieniem maszyny obniżam płytę górną, tak aby mieć tylko włosową przestrzeń. Zdarza się tak czasami, że próbka nie jest idealnie pozioma względem maszyny, więc staramy się, no właśnie, aby nie zacząć jej jeszcze ściskać. Ja jeszcze tu mam troszkę. OK. Uruchamiam maszynę górnym przyciskiem po prawej stronie. Bardzo delikatnie
jedziemy sobie na zero i wyzerujemy czujniki zegarowe. Robię to bardzo powolutku, ponieważ mamy tu pewną bezwładność. Dobrze, ja wstępnie wyzeruję czujniki. I wrócimy do ustawienia siły na zero. I jeszcze skontrolujemy za chwilę wskazania czujników, czy także mamy na zero. Ten początek jest nieco przedłużony. Pamiętacie Państwo, ile też odkręcałam, zanim zapaliła mi się zielona lampka. Tutaj mam jeszcze taką podziałkę, której Państwo nie widzicie, ale na maszynie ona jest. I przesuwa mi się. Dzięki czemu widzę również, że ciśnienie w prasie powinno wzrastać. OK. I ruch wskazówek się rozpocznie. Teraz robię to bardzo delikatnie. Nawet chwilkę odczekam, żeby na pewno mieć to zero, nie więcej. OK. Sprawdzam zero na każdym z czujników. Jeszcze minimalna dosłownie korekta. No i zaczynamy. Co 1 kN, czyli 5 pierwszych małych kreseczek. Przy tej maszynie na początku robimy to naprawdę bardzo powolutku. Po przekroczeniu około 4 kN idzie nam tam już płynniej. Na początku możemy się spodziewać pewnych skoków, których nie chcemy tutaj. Chcemy, żeby właśnie próba była statyczna. Dobrze, 1 kN i odczyt. Tak, tu przez to cofnięcie. Dobrze, zaczniemy od dwójeczki. No to jest właśnie to, o czym sobie mówiliśmy, czyli ten skok. Ale to nie przeszkadza. I tak będziemy kilka pierwszych pomiarów odrzucać. Przy dwójce nadal mamy zero. Idziemy delikatnie na trójkę. Dwa, jeden i zero. Na czwórkę. Piętnaście. Jeden i dwa. Na piątkę.
16, 2 i 5. Na szóstkę. Szesnaście, dziesięć i siedem. Poprosimy 7 kilonewtonów. Jeżeli pracujemy we dwie osoby, tak jest właśnie wygodnie. Dzięki temu jedna osoba może kontrolować czujniki, sprawdzać, czy nic się złego tutaj nie dzieje, czy niepokojąco nam nie wzrastają wskazania. Czytamy 7. Tutaj w dalszym ciągu mamy 16. Drugi czujnik 12. I trzeci czujnik 10. Prosimy na 8 kN. Dobrze, mamy 8 kN i wskazanie 18. Następnie 15 i trzeci czujnik 13. Prosimy na 9. Czytamy z 9, 19. 16, 14, prosimy na 10. Ja już tutaj widzę, że te przyrosty zaczynają być proporcjonalne. Pierwszy odcinek taki nie był, dlatego też pierwsze kilka pomiarów najczęściej przy opracowywaniu wyników odrzucamy, około 20%. 20, pierwszy czujnik, drugi czujnik 17, trzeci czujnik 16. Prosimy na 11. Dwadzieścia jeden, pierwszy czujnik, drugi czujnik 17, trzeci czujnik 17. Prosimy na 12. 12, pierwszy 22, drugi 18, trzeci czujnik 18. Prosimy na 13. Mamy 13, pierwszy czujnik 22, drugi czujnik 19, trzeci 19. Prosimy na 14. 14 kilonewtonów. Pierwszy czujnik 23. Drugi czujnik 19. Trzeci czujnik 20. Prosimy na 15. 1 czujnik 24, 2 czujnik 20, 3 czujnik 20. Prosimy na 16. 1 24, 2 20. 3, 21. Prosimy na 17. Mamy 17. Pierwszy czujnik 25. Drugi czujnik 21. Trzeci czujnik 22. Prosimy na 18. Czytamy dla 18. 25 pierwszy. 21 drugi i 22 trzeci.
prosimy 19. Dwadzieścia sześć, pierwszy. 22, drugi. I 23, trzeci. Prosimy na 20. Przypominam, że naszym bezpiecznym pułapem jest nieco poniżej 25, więc dojedziemy do 25, zdejmiemy czujniki. Pierwszy 27, drugi 22, trzeci 24, na 21, 27, pierwszy czujnik, 23, drugi czujnik i 25, trzeci czujnik. Na 22, pierwszy czujnik 28, na razie te przyrosty nadal są proporcjonalne, 24, drugi i 25, trzeci. Na 23 poproszę. 29, pierwszy czujnik. 24, drugi. I 26, trzeci. Dwa ostatnie pomiary, 24 tysiące newtonów. 29, pierwszy. 25, drugi i 27, trzeci. I ostatni pomiar 25 tysięcy newtonów. Mamy 25 tysięcy, pierwszy czujnik 30, drugi czujnik 25, trzeci czujnik 27. Na tym skończymy zapisywanie pomiarów z założonymi czujnikami zegarowymi. Ja teraz wykręcę te czujniki, kontrolując tutaj przy okazji bezpieczeństwo. Moja próbka nie wykazywała żadnych objawów niszczenia. Jeżeli byłoby inaczej, należałoby natychmiast wyłączyć maszynę, by nie dopuścić do zniszczenia czujników. I teraz powolutku kręcimy dalej, aby doprowadzić drugą próbkę do zniszczenia. Oczywiście tutaj te przystanki były na pewno nieco dłuższe niż przy pierwszej próbce, stąd różnica w wytrzymałości również może wystąpić, ponieważ tempo obciążania ma kluczowe znaczenie. Pierwsza próbka, przypomnijmy, osiągnęła 36 800. Jesteśmy blisko końca zakresu skali. Jest zniszczenie. Wyłączamy maszynę i odczytujemy wynik prostopadle, więc ja na chwilkę się tutaj obrócę. 36, 37, 38. I tak naprawdę powiedziałabym, że jesteśmy pomiędzy pierwszą a drugą kreską, czyli 300. Wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na to, żeby tak odczytać. 38 300 zapisuję do tabeli. 38 300 newtonów. Druga próbka. I z tej wartości wyznaczymy wytrzymałość na ściskanie dla drugiej próbki. Odkręcam tak jak poprzednio.
Kręciłam wcześniej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, teraz przeciwnie, aż do zapalenia zielonej lampki. Wskazówka mi opadła, ale ona jeszcze opadnie troszeczkę bardziej za chwilę. Tak jest. Zerujemy wskazówki, przygotowując również stanowisko pracy dla osób, które będą pracowały po nas. Nie musimy odjeżdżać, mamy już na tyle przestrzeni, że możemy wyjąć próbkę. I ja ją spróbuję po raz kolejny tutaj rozłożyć. Już wiemy, że powinniśmy się spodziewać najprawdopodobniej stożka. Tutaj chyba aż tak piękny ten stożek nie wyszedł. Może w dolnej części rzeczywiście jest on bardziej widoczny. W górnej być może gdybyśmy jeszcze chwilkę przytrzymali maszynę, nie wyłączali jej od razu, to również by powstał, bo widzimy, że tutaj taki zarys zaczynał nam się tworzyć. U dołu jest on pięknie widoczny. I na podstawie tych odczytów może jeszcze tylko jedna ważna uwaga redakcyjna do obliczeń. Ja tutaj czytałam 20, 15, 7. To nie było wskazanie w milimetrach. To było wskazanie pełnych podziałek z czujnika zegarowego. A przypomnijmy sobie, że jedna podziałka to jest 0,01 mm. A więc jeżeli mój odczyt wynosił na przykład 20, to aby uzyskać milimetry, muszę podzielić tę wartość przez 100, czyli wtedy otrzymuję 0,2 mm. Pamiętajmy o tym, bo jest to bardzo częsty błąd. Potrzebujemy wskazania siły, najlepiej w newtonach, a czujników zegarowych w milimetrach. Oczywiście tak było nam wygodniej zapisywać. I na tej podstawie obliczymy sobie moduł Younga, pamiętając, że mamy do dyspozycji tak zwane prawo Hooka dla jednoosiowego ściskania, które tutaj występowało. I przypomnijmy sobie, że prawo Hooka definiowało nam tak naprawdę liniowe skrócenie bądź wydłużenie pręta. W tym przypadku oczywiście prętem nazywamy naszą próbkę, zgodnie z definicją, i badaliśmy skrócenie, a więc to skrócenie jest wprost proporcjonalne do siły, do długości, czy też w naszym przypadku wysokości początkowej próbki, a odwrotnie proporcjonalne do pola przekroju poprzecznego, czyli tutaj pola koła tej próbki i tak zwanego modułu Younga. Przekształcając ten wzór, chcemy właśnie ten moduł Younga, moduł sprężystości podłużnej, wyrażony w megapaskalach, czy też czasami w gigapaskalach, wyznaczyć. Pamiętajmy, że ten moduł Younga jest właśnie współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy naprężeniami normalnymi, z którymi mamy do czynienia przy ściskaniu, i odkształceniami podłużnymi, które to odkształcenia, pamiętajmy o tym, że mają jednostkę bezwymiarową, to jest liczba niemianowana, bądź ewentualnie, jeżeli przemnożymy razy 100, otrzymujemy procenty. Dlaczego liczba niemianowana? No dlatego, że epsilon podłużne, czyli tak zwane odkształcenie podłużne, liczymy jako, no właśnie, delta L, czyli nasze skrócenie próbki, podzielone, czyli odniesione do wysokości początkowej tej próbki. Stąd nazwa odkształcenie względne, względem tej wielkości początkowej. To, co mamy w mianowniku, czyli delta L, nazywa się także odkształceniem bezwzględnym, bo nie jest odniesione do żadnej wartości. Jest to po prostu różnica wysokości początkowej i wysokości przydanej sile, bądź też na końcu naszego badania. I tutaj już mamy jednostkę milimetr. Z tymi wielkościami możecie się Państwo bliżej zapoznać na kursie, przetrenować je w dostępnych materiałach, tak aby móc następnie wykorzystać w obliczeniach, opracowując wyniki z tego doświadczenia. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa do kolejnego tutorialu.